Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanos i zapraszam was do obejrzenia odcinka z gry Dagon. Moi drodzy, gra inspirowana twórczością H.P. Lovecrafta. Akurat trafiłem na nią przypadkowo, więc postanowiłem, że nagranie odcinka z tej oto produkcji będzie punktem obowiązkowym. Tak więc, moi drodzy, przenieśmy się do świata grozy, do świata Lovecrafta. Zobaczmy, czym tutaj twórcy nas uraczą. Także, moi drodzy, troszeczkę taki wstęp nietypowy. Dagon jest wierną, interaktywną adaptacją opowiadania H.P. Lovecrafta, w której główne role odgrywają opowieści i atmosfera. Nie znajdziesz tu trudnych wyborów, elementów zręcznościowych czy zarządzania ekwipunkiem, a poruszanie się ograniczone jest do przechodzenia między lokacjami. I am writing this under appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Aha, podczas rozgrywki trafisz na interaktywne elementy, niektóre z nich pozwolą ci kontynuować odkrywanie historii, inne skrywają ciekawostki o oryginalnym opowiadaniu, jego tle historycznym oraz autorze. Niektóre ciekawostki są ukryte, aby je odnaleźć, skup wzrok i wypatruj starego znaku. Wszystkie odkryte ciekawostki są również dostępne w menu głównym. Okej. Penniless and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable. I can bear the torture no longer and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Okay. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Trzeba przyznać, że to wszystko jest jakieś takie ciekawe, nie? It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Dobra. Aha, bo my tutaj chodzić jako tako nie możemy. Jedyne co, klikamy dalej. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Proszę bardzo. Hunowie byli ludem koczowniczym z Azji Środkowej, który ustanowił w Europie dominium i najechał Imperium Rzymskie w V wieku naszej ery. Byli znani jako brutalni, zabójczy wojownicy i mistrzowie szybkich najazdów oraz twórcy potężnych łuków kompozytowych, las i wcześniej broni oblężniczej. Proszę, ciekawe. Podczas I wojny światowej Brytyjczycy używali określenia Hun w stosunku do Niemców w celu podkreślenia ich brutalności. Termin ten jednak wszedł do szerszego użytku po przemówieniu niemieckiego cesarza Wilhelma II z 27 lipca 1900 roku, skierowanego do jego wojsk, które miały niebawem wyruszyć do Chin. Tępić bez pardonu, nie brać jeńców. Kto wpadł wam w ręce, niech ginie. Podobnie jak 1000 lat temu Hunowie zdobyli sławę pod przywództwem swojego króla Attili, co w dużym stopniu pojawia się jeszcze dziś w przekazach i w legendach. Tak niech zapisze się dzięki wam na 1000 lat w Chinach imię Niemców w taki sposób, żeby nigdy żaden Chińczyk nie odważył się chociażby krzywo spojrzeć na Niemca. Odmowa brania jeńców była wyraźnym naruszeniem praw i zwyczajów wojennych przyjętych podczas pierwszej konwencji haskiej z 1899 roku. O! No to pięknie. Szalupa. So liberal indeed was the discipline of our captors. That 5 days after we were taken,
I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. No to spoko. Udało mu się uciec. A, tutaj te zapasy. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. No i co? I wypatrujemy, nic nie możemy wypatrzeć. O. Sprawdzam, czy czegoś tu nie ma. O! Jest jakiś błąd, który mnie obkręca. A w jedną stronę, tylko w drugą już nie mogę. No dobra. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. O, dzieje się. Możeś mordę, ile kałamarnic. No, when at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. O proszę, to jeszcze te skorupiaki z kamieliny, znaczy się. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. No ptactwo nie żeruje, ale ryba martwa leży, nie? For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water,
preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Ma nic więcej takiego, tylko ta jedna. Okay. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Nic tutaj takiego nie. Dobra, to ciśniemy dalej. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Ja pierdzielę, ale grubo. Nie wiem, czy to były za części jakichś stworów, ale to było grube. Zresztą tutaj też. No dobra, to wieloryb jest, to ciebie znam, ale to... To mogła być część tego największego kraba na ziemi, ale... Cholera wie, już teraz to niczego nie można być pewien. To jest Lovecraft, to jest. That night, I encamped, and on the following day still traveled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Ja pierdzielę, to co, jakaś glizda, czy co to ma być? W ogóle te stwory są jakieś takie grube. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. No dobra, no to ruszamy chyba, nie? A, torba. No właśnie. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. To co, skaczemy? Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. No to hop. Nie, ogólnie historia nie ciekawi, muszę przyznać. I cannot definitely analyze. I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me.
an object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Jakby wielka sztaba jakiegoś metalu czy coś, nie? That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship, and perhaps the worship, of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight. Czyli podchodzimy bliżej. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Jakieś rysunki. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Trzeba przyznać, że jak na rysunki starodawnej kultury, to wyglądają tak dosyć współcześnie, nie? No ale dobra, no tu nie ma co kombinować, jest jak jest. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Zobaczmy. Metody pisarskie. Dagon zawiera wiele motywów i metod opowiadania historii, które Lovecraft rozwinął w swoich późniejszych dziełach, takich jak opowiadanie historii za pomocą rzeźb, w górach szaleństwa bezimienne miasto, dzienniki i notatki bohaterów, cień spoza czasu, nawiedziciel mroku, wyspy wyłaniające się z oceanu, zew Cthulhu, lub fikcyjne istoty i bóstwa oparte na prawdziwych wydarzeniach i mitologiach mi go w szepczącym w ciemności. Dagon to również pierwsze dzieło Lovecrafta, w którym pojawia się postać z popularnej mitologii Cthulhu. Warto także dodać, że niektóre późniejsze opowiadania Lovecrafta kończą się w sposób podobny do Dagona, ale pomińmy szczegóły, aby nie zepsuć zakończenia. Okej. Także takie ciekawostki. Lubię. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine, which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background.
for one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Większego minimalnie. Ale jaja, to jest grubo. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. But in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. Uh-huh. What the hell? With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. It darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. You have your jelly, yes, group. About which it flung its gigantic scaly arms. It bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. To mógłby być ten Dagon właśnie, nie? I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Aha. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Ale jak śmiesznie zrobili, nie? Niby leży w łóżku, a nie widać ciała, żadnych nóg, niczego, nie? Jakbyśmy byli tylko głową na poduszce. No okej. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. No, tu coś jest. Lovecraft był prominentną postacią w świecie amatorskiego dziennikarstwa. W 1915 roku zaczął wydawać własne czasopismo o nazwie The Conservative, w którym publikowane były komentarze polityczne i społeczna poezja, opowiadania i krytyka literacka. Howard był utalentowanym mistrzem słowa, ale brał sobie też do serca krytykę, co zaowocowało jego decyzją o odstąpieniu od pisania poezji i ponownym skoncentrowaniu się na gatunku weird fiction po raz pierwszy od czasu, gdy był nastolatkiem. Dagon, opublikowany w 1917 roku, jest jednym z opowiadań, które powstały w tym okresie. W poniższym fragmencie z czasopisma The Conservative autor opowieści grozy opisuje swój stosunek do działań wojennych i koncepcji pokoju na świecie. To, że jakikolwiek rozsądny człowiek może wierzyć w możliwość powszechnego pokoju, przerasta zdolności pojmowania The Conservative.
Gdyby cały cywilizowany świat zgodził się jednocześnie na rozbrojenie, bez wątpienia co najmniej jeden naród zachowałby tajną broń i w odpowiednim czasie wykorzystałby swoich bardziej altruistycznych i mniej bystrych rówieśników, pokonując nieuzbrojone ofiary w dzikim szale podboju. Dopóki nie nastąpi cud, który zmieniłby podstawowe impulsy ludzkiego zwierzęcia, żaden kraj nie może być ponad wojną. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Duchy są, drzwi się same otwierają. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Sprawdźmy najpierw, co jest dookoła. Okay. Dagon. Dagon był głównym bóstwem Filistynów, czczonym na całym Bliskim Wschodzie jako starożytny bóg płodności i plonów. Po hebrajsku słowo Dagon było rzeczownikiem pospolitym oznaczającym ziarno. Władcy Akadu, Mezopotamii, wybrali go na patrona swoich wojennych podbojów. Pojawił się także jako sędzia zmarłych w poemacie asyryjskim i strażnik podziemnego więzienia w jednym z tekstów babilońskich. Jest często mylnie uważany za rybiego boga ze względu na błędną interpretację jego imienia, ponieważ w języku hebrajskim słowo Dag oznacza właśnie rybę. W dziełach Lovecrafta Dagon jest podwodnym bóstwem rządzącym istotami z głębin, humanoidalną rasą o cechach ryb, która zamieszkuje oceany. Jest również czczony przez tajną sektę zwaną ezoterycznym zakonem Dagona. Ciekawe. Trzeba przyznać, że ciekawe. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. August Delet i mitologia Cthulhu. August Delet był amerykańskim pisarzem i antologiem, zaprzyjaźnił się również z Lovecraftem i opublikował wiele swoich prac za pośrednictwem swojej firmy Arkham House. Choć po śmierci mistrza horroru bardzo przyczynił się do spopularyzowania jego twórczości. Krąży wokół niego wiele kontrowersji. Jedną z jego najbardziej wątpliwych decyzji było wprowadzenie doktryny dobra i zła. Darlet był zatwardziałym katolikiem. Do mitologii Cthulhu, co kontrastowało ze światopoglądem Lovecrafta i jego podejściem do kosmicznej grozy. W rezultacie dzieła autora są często źle rozumiane i błędnie przedstawiane w dzisiejszej kulturze. Warto również zauważyć, że Lovecraft nigdy tak naprawdę nie był zainteresowany tworzeniem mitologii, a termin mitologia Cthulhu został ukuty przez Darleta po śmierci autora. Zegarek, czyżby czas już nam się kończył? Czy jednak nie? Aha, czyli tak dziwnie po prostu krążymy sobie. O! Naukowiec. W dzisiejszych czasach naukowiec to powszechnie akceptowany termin, jednak na początku XX wieku, kiedy opublikowany został Dagon, był on przedmiotem powszechnej debaty. Po tym jak autor użył go w opowiadaniu, krytycy zwrócili mu uwagę, że bardziej odpowiednim terminem byłby człowiek nauki. Lovecraft przyznał w eseju w obronie Dagona, że gdyby Dagon został przedrukowany, wprowadziłby do niego sugerowaną poprawkę. Naukowiec, z angielskiego scientist, został ukuty jako termin przypominający słowo artysta, angielskiego artist.
w celu określenia osób zajmujących się różnymi dziedzinami nauki. Jednak w XIX i na początku XX wieku badacze w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych byli zdania, że jedynym akceptowalnym oficjalnie terminem powinien być człowiek nauki, z angielskiego man of science, przypominający literata angielskiego man of letters. Znaczący był tu m.in. fakt, że termin ten wskazywał na naukę jako przedsięwzięcie, do którego powinna dążyć tylko jedna płeć. Słowo naukowiec weszło do powszechnego użycia dopiero po II wojnie światowej, a człowiek nauki stał się z czasem staromodnym synonimem. Tak, patrzę jeszcze, bo widzicie, tej ciekawostki z zegarkiem już tutaj nam nie podświetliło i tak chcę zobaczyć, czy znajdziemy coś jeszcze, ale chyba nie. Chyba jednak trzeba skierować się ku drzwiom. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease. And has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Okay, teraz co? Tylko morfinka? Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever. As I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed. Worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Holy shit, ile tych stworów. To jest grubo. Zmasowany atak. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Co, będę musiał drzwi otworzyć, czy o co chodzi? It shall not find me. God, that hand. What's up? The window. The window. Ciekawe, które to było piętro. Dziękujemy za grę. Mamy nadzieję, że ta mała dawka kosmicznego horroru przypadła ci do gustu. Bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł poświęcić chwilę na ocenę Dagona i zapoznanie się z naszymi innymi grami i dodatkami. No, moi drodzy, muszę przyznać, że gra jest ciekawa, w bardzo fajny sposób opowiada historię i to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Tak więc, no, fajnie by było, gdyby było jeszcze więcej gier tego typu. Zobaczymy. Nie wiem, czy będziemy ogrywali te DLC, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Może wyjdzie tak samo niespodziewanie, jak właśnie to nagranie, ten odcinek. Także moi drodzy,
Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejne odcinki, kolejne strumyki, które będą pojawiały się na kanale. Jeżeli tylko to wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. I zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, m.in. strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również, moi drodzy, strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem już od 5 zł, a to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. I dodatkowo, moi drodzy, to właśnie z patronami będą organizowane wspólne gry. Tak więc, moi drodzy, żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło i na razie, hej!